No hej, o, cześć. Piątek, 22 marca. Tak to wygląda pięknie. Jest w tej chwili około 20 stopni, także jest idealnie do jazdy. Jest 14. Z racji, że przyjechaliśmy dopiero, to robimy sobie taką małą rundkę, jakieś zaplanowałem 136 km dokładnie takimi krętymi drogami. Między innymi dzisiaj odwiedzimy Stradę della Fora tradycyjnie pierwszego dnia, może Pregasina, a raczej Gargnano i potem do Idro, żeby żebyśmy po ciemku nie wracali po prostu. Także taki plan, jak to tu wygląda. Tam jest nasz parking, nasze fury. No, idę się ubrać i lecimy. Jest nas w tej chwili 8 osób. Jutro jeszcze Arek dojedzie z Madonna di Campiglio. A to jutro generalnie opowiem, o co chodzi. Próbujesz zdobyć umiejętności szybkiej. Aha, jeszcze nie robiłeś unboxingu? Nie, uważaj telefonem. Dobra, portfel. Czy parujesz zestaw, tak? Czy co? No tak, muszę sparować zestaw w kasku z motocyklem. I tak. OK Google. Żeby tam OK Google, tylko coś mi tu nie idzie. A, jeszcze będzie czas. Myślę, żeby to zrobić. Znaczy, że nie dzisiaj. Chociaż ty już chciałbyś teraz, nie? Żeby działało. No. Ja wiem. To jest ale bajka z tym cygarem. No i w końcu maszyna ruszyła. Idziemy w pierwszą przejażdżkę. Ja muszę uważać, bo mam nowe opony i na razie na nich przejechałem niewiele kilometrów. Przepychowo policja, ja taki głośny. Na luzie możemy jechać. Znaczy, w sensie na luzie, nie że na luzie psychicznym, tylko na luzie, na neutralu. Ale to niewiele dało, bo jest zimny silnik i między tymi ścianami to napierdziela jak zły. Dobra, mam wszystko. Skoczyło. No i przyjechaliśmy dzisiaj o godzinie tam 11:15. No wiadomo, że rozpakowanie samochodu, zdjęcie motocykli z przyczepy, to trochę nam czasu to zajęło, więc dlatego ruszamy dopiero o 14:00. Jest godzina dokładnie 14:00. No i jedziemy na taką przebieżkę. No tu termometr nie kłamie, 20 stopni w tej chwili. A przypominam, że jest 22 marca i tutaj zawsze nas ta wczesna wiosna wita taką pogodą. To tak naprawdę bez ściemy, raz się tylko zdarzyło, że mieliśmy taką ponurą pogodę. Tak, no nie było fajniej. To był jeden z pierwszych wyjazdów nasz 4 lata temu i wtedy było tak, że jeden dzień był taki pochmurny, a tak nie fajnie było. Chociaż i dla nas wtedy było, że jak zajebiście, w Polsce śnieg, kuźwa, syf, kiła i mogiła, a tutaj temperatury były ok, tylko po prostu było ponuro. I to był jedyny raz, kiedy tak się zdarzyło. Natomiast potem
każdy wyjazd wczesną wiosną to był ogień. No i teraz... No i dojeżdżamy do Tremosine, do Strada della Fora, tej słynnej drogi, na której byłem już chyba 30 razy albo lepiej. To nie ma znaczenia, ale no, no byłem tyle razy. Natomiast droga słynna z jednego powodu. No nie z jednego, to tam wybierana przez różne komisje najlepszą drogą w Europie. Komisje, ktoś to tam tak nazwał tą drogę. Natomiast tutaj był kręcony Bond, Quantum of Solace, z Astonem Martinem, na której się ganiały po Alpach. To właśnie dużo ujęć jest z tego odcinka. No bo jest wyjątkowo malowniczy, no, o każdej porze, jak świeci słońce, jak teraz zachodzi, no jest kurde mega luta. Trzeba uważać, bo tutaj ślepe zakręty, samochód jedzie z naprzeciwka, to dobrze jest użyć sygnał dźwiękowy albo taką, no trąbkę to dla jaj mam oczywiście, nie dla samochodów, ale... Właśnie tak to się robi. To mnie słychać bez sygnału dźwiękowego na szczęście. Widoczność, no po prostu poezja. Teraz będzie się robić zimno. Na szczęście mam grzane manetki włączone. Światła drogowe włączyłem? Zapomniałem, jak się włącza. Ciemno jak, nie powiem u kogo, pod pachą. Ja mam trochę reflektor ustawiony minimalnie wyżej, czyli światło pozycyjne świeci w nocy tak dość poprawnie, powiedzmy. No nie oślepia jakoś tam, no po prostu lepiej ten błysk widać, jak jedzie auto z przeciwnej strony. Natomiast ma to wpływ na drogowe, bo jednak przy drogowych, jak już jest troszeczkę za wysoko reflektor, to drogowe świecą w kosmos. No i to było widać, że tak dość daleko świecą, ale nie pomagają w takim ciemnym tunelu za bardzo. No pięknie tutaj jest naprawdę. No puściutkie drogi, no bo to jednak jeszcze jest marzec, więc... Ale dla nas fajnie, no bo temperatury, pogoda piękna, no tam troszeczkę cieplej się trzeba ubrać, bo 13 stopni, ja w tej chwili jestem tak ubrany lekko, naprawdę, dżinsy motocyklowe, kurtka bez podpinki, bielizna termiczna i to wszystko, ale mam jeszcze deszczówkę ze sobą, także zaraz jak wjedziemy na górę na taras, to uzbroję się w deszczówkę, bo ona od wiatru mnie ochroni i od razu się cieplej robi. Ojej, aż się pani pojawiła znikąd. Tu jeszcze tak klaustrofobicznie, z lęku wysokości się nie ma, ale tu już. Myślę, o którego odbierasz? Które by mi nie spadło. Tam na dole ścieżką jakiś motocyklista będzie. No to potem jak wrócimy do kosztu Ferrari, to tam to was zadzwonię, wiadomo. Grazie. No. A tam jest drugi taras. Zabytkowy, taki drewniany tam wystaje. No nie, no ja zadzwonię, myślę gdzieś było tam, pewnie było.